Poranne. Rozpoznanie. Rozmowa Dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik. Dokładnie kwadrans po godzinie ósmej. Dziś obchodzimy święto policji i z tej okazji w naszym studiu rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiej policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. W całym kraju brakuje 16 tysięcy policjantów. Podobno to największy kryzys właściwie od momentu transformacji ustrojowej. Jak wygląda sytuacja kadrowa w naszym regionie? No... Paradoksalnie dzisiaj rozmawiamy o trudnościach kadrowych z którymi boryka się Polska policja w dniu jej święta i święta policjantów oraz pracowników policji, ale my nie ukrywamy rzeczywiście, że jest to dla nas trudny czas ze względu na to, że sporo osób odeszło z pracy w policji, ze służby w policji. No a generalnie rynek pracy ogólnie jest tak atrakcyjny dla wielu ludzi, że no, szukają wszyscy pracowników. I mogę powiedzieć, że akurat garnizon Wielkopolski oraz Poznań nie jest w tak trudnej sytuacji, w jakiej są inne jednostki. My aktualnie mamy 770 wakatów, to jest nieco poniżej 9% przyjmiemy, już mamy opracowanych 330 nowych kandydatów do służby w policja, więc jest taka perspektywa, że po wakacjach do końca roku, do, do końca jesieni, ten wakat spadnie poniżej 5%, a to będzie już, można powiedzieć, dla wszystkich, a przede wszystkim dla mieszkańców komfortowa sytuacja. Pod tym względem, że oficerowie dyżurni nie będą mieli dylematów, do kogo wysłać patrol interwencyjny. O to też chciałbym zapytać, ale jeszcze uzupełniając, wcześniej słyszeliśmy, że najgorsza sytuacja jest w komendzie miejskiej policji w Poznaniu. Faktycznie tak Oczywiście, jest? Poznań, Poznań jest. Największą naszą jednostką, w której pracuje ponad 2000 policjantów. Aktualnie w tej jednostce brakuje w służbie około 360 funkcjonariuszy, ale Czynimy starania, żeby rzeczywiście tutaj w tej jednostce poznańskiej, miejskiej zatrudnić jak najwięcej młodych, nowych ludzi i nie tylko młodych. Niedawno daliśmy ogłoszenie. W mediach społecznościowych również prasa się tym zainteresowała, że poszukujemy kandydatów do służby w pionie śledczym, kandydatów na detektywów, i to ogłoszenie cieszyło się bardzo dużą popularnością bardzo dużo osób się do nas zgłosiło, więc liczymy, że systematycznie, sukcesywnie. Liczbę tych wakatów w komendzie miejskiej radykalnie zmniejszymy. To właściwie taki nowatorski był projekt, trzeba powiedzieć, tak był też przedstawiany. Myślę, że myślę, że to było troszeczkę odejście od takiego standardu, dlatego że najczęściej różne organizacje, w tym również my, dając, dawaliśmy ogłoszenia, że szukamy chętnych do, do służby w policji, nie precyzując dokładnie o jakie profesje chodzi. Tym razem zdecydowaliśmy się podać właśnie taką taką tutaj ukierunkowaną ścieżkę rozwoju zawodowego i to rzeczywiście, jak wspomniałem, cieszyło się dużym, dużym odzewem. Teraz niedawno także daliśmy kolejne ogłoszenie, że zachęcamy. Ludzi do podjęcia służby w komisaracie wodnym policji, to ludzi, którzy mają kompetencje, racji. ktoś, kto lubi pływać, nurkować, ma jakieś uprawnienia związane właśnie z motorowodniactwem, lub też wiązałoby się to z pewną pasją, czy, czy, czy wcześniej uprawianym sportem. Więc jakby takich. Parę miejsc w policji jest i jeszcze w niedługim czasie kolejne takie, moim zdaniem, ciekawe głoszenia będziemy publikować. Na pewno ciekawe było, bo to jest fakt, ten nabór do Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych. Będzie z tego dużo policjantów? Pan mówi o dużym zainteresowaniu. My początkowo mówiliśmy o tym, że w Komendzie Miejskiej. Yy, Przyjmując, przyjmując kandydatów na detektywów, limitujemy liczbę miejsc do 50, ale odzew mieszkańców Poznania i nie tylko był tak duży, że komendant miejski ten limit zwiększył. Kiedy ci ludzie, którzy nie byli wcześniej policjantami, będą mogli służyć już tak zupełnie po przeszkoleniu? Taki czas tego podstawowego szkolenia, adaptacji zawodowej, oczywiście też takie osoby no, muszą odpocząć, mają urlop, więc w takim optymistycznym czasie to jest około 10 miesięcy. Ten nabór jeszcze trwa w takim razie? Nabór cały czas trwa. My w tej chwili mamy w opracowaniu prawie 700 kandydatów, którzy, którzy deklarują chęć rozpoczęcia służby w policji, więc jakby sporo tych ludzi cały czas się do nas zgłasza. My cały czas zresztą prowadzimy właśnie weryfikację tych wszystkich osób, które, które chciałyby podjąć u nas pracę. Nie określamy tego w jakiś w jakiś konkretnych miesiącach, tygodniach, tylko każdego dnia nasz zespół doboru jest, jest dostępny dla każdego, czy to w formie rozmowy telefonicznej, czy, czy kontaktu osobistego, można wszystkiego tam się dowiedzieć, a ja także zachęcam do wejścia na nasze strony internetowe. Tam jest komplet informacji, które każdy może, z którymi może każdy się zapoznać. Skoro jest tak spore zainteresowanie, to dlaczego mamy mimo wszystko tak duży problem? Dlaczego? Teraz to się akurat dzieje, dlaczego ci policjanci odchodzą? Wpłynęło na to mm, kilka czynników. Po pierwsze, mm, kilka lat temu y, kierownictwo ówczesne policji zachęcało Wielu bardzo doświadczonych policjantów do pozostania w służbie, pomimo tego, że te osoby miały już wypracowaną tą wysługę, taką pełną, emerytalną, pozwalającą tym osobom przejść, przejść w stan spoczynku. To był ten system, że co rok naliczała się trochę większa jeszcze emerytura, tak? Tak jest. Poza tym, poza tym no, zmieniły się uwarunkowania finansowe, chociażby związane z Rewaloryzacją rent i emerytur i to między innymi spowodowało, że bardzo duża część właśnie tych osób, które Pozostały dłużej niż, niż zamierzały w służbie, no oraz część osób, które, które miały krótszy staż pracy, no postanowiło skorzystać z tej bardzo korzystnej rewaloryzacji, która tylko dodam, że była wyższa niż planowane podwyżki w sferze budżetowej, więc bardzo dużo osób po prostu w jednym momencie odeszło. Poza tym, no zmienił się bardzo mocno rynek pracy. Poznań i Wielkopolska od kilku lat notuje najniższy wskaźnik bezrobocia w historii. Praktycznie każda firma, każda organizacja szuka ludzi do pracy. Yy, wiążą się też z tym y, oczywiście pewne uwarunkowania finansowe, więc jeżeli na rynku pracy są atrakcyjniejsze finansowo oferty, no to młodzi ludzie, czy ci, którzy szukają pracy, po prostu wybierają te oferty. Wydaje mi się, że takimi stereotypowymi zawodami dla policjantów po służbie jest czy praca na ochronie, czy praca detektywa prywatnego. To są zawody, które mogą przynieść dobre pieniądze, mogą być też trochę spokojniejsze. Zgadza prawda? się. Zgadza się. My natomiast też, nie, jakby nie ukrywamy też od pewnego czasu, mówimy o tym, że nasza nasza propozycja finansowa jest także w naszej ocenie dość atrakcyjna. Dodam tylko, że dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, więc nie płacą jeszcze podatku dochodowego, po przeszkoleniu podstawowym oferujemy 5600 zł. Na rękę, więc wydaje nam się, że na początek jest to sensowna jakaś propozycja i dlatego w tych naszych ogłoszeniach również takie precyzyjne informacje o wysokości zarobków się. Pojawiają. Wiemy też, że rząd mówi o podniesieniu uposażenia, ale to nie jedyna zmiana, która nas czeka. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zapowiedział ustawę wprowadzającą służbę kontraktową. Ma to być takie rozwiązanie dla policyjnych emerytów, którzy nie rezygnując z emerytury mogą podejmować jakieś prace dla policji. Pan zna środowisko, myśli pan, że będą chętni, żeby z tego skorzystać? Wydaje mi się, że wielu y, policjantów, którzy przeszli w stan spoczynku, y, którzy mają bardzo bogate doświadczenie, może. Pomóc jeszcze młodszym kolegom w ich służbie, w ich pracy. Oczywiście czekamy tutaj na bardziej precyzyjne sformułowania prawne w tym zakresie. Wówczas będziemy starali się dotrzeć do tych naszych byłych kolegów i koleżanek i zachęcić ich do tego, aby może wspomogli właśnie nasze działania, czy to w formie na przykład szkoleniowej, czy w zakresie właśnie takiego doskonalenia zawodowego, Lokalnego, czy też w jakichś konkretnych, yy, konkretnych naszych wydziałach, w których takie osoby mogłyby taką służbę podjąć? Powiedział Pan, że mamy w Wielkopolsce niecałe 10% wakatów. Jak te braki, bo to jednak jakimś brakiem jest, przekładają się na codzienną pracę? No z jednej strony policjanci, którzy pracują w pionach śledczych, są po prostu przeciążeni pracą. Niestety, ale ten komponent biurokratyczny nie zmienia się w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Ciągle wiele pracy w tych pionach śledczych wiąże się właśnie z takimi działaniami na dokumentach, a to wymaga dużego skupienia, dużego zaangażowania, a spraw nie ubywa. Natomiast jeżeli chodzi o służby patrolowe, no to tam też staramy się, żeby tam było jak najmniej tych wakatów. Tak samo jeżeli chodzi o ruch drogowy. Natomiast robimy wszystko, żeby każda osoba, która zgłasza nam interwencję, nie musiała zbyt długo czekać. Oczywiście oficerowie dyżurni przede wszystkim kierują patrole na interwencje pilne. Są to zazwyczaj takie, które wiążą się z jakąś napaścią, przemocą w różnej, w różnej formie. Natomiast inne interwencje, chociażby dotyczące zakłócenia spokoju i ciszy, no są odkładane nieco później. Tutaj mogę podać taki przykład: że Komenda Miejska, która jest największą jednostką w naszym garnizonie, a która też ma najwięcej tych braków kadrowych, mieści się w tym takim limicie obsługi tych wydarzeń najpilniejszych. I y, mierzą to oczywiście systemy elektroniczne. Tutaj nie ma żadnej, żadnej z naszej strony takiej nieuczciwej in, ingerencji, ale mieszczą się te interwencje w ciągu 9 minut. Więc jakby te najpilniejsze, te, które wiążą się właśnie z napaścią, z przemocą, w ciągu 9 minut patrole docierają na miejsce. Inne niestety muszą poczekać. To już krótko, proszę o odpowiedź. Nie grozi nam scenariusz, jak rozumiem, że wzywamy policję, musimy czekać godzinę, dwie. Nie grozi nam scenariusz taki, żebyśmy musieli aż tak długo czekać w sytuacjach, kiedy życie i zdrowie ludzi jest zagrożone. Natomiast no, może się zdarzyć tak, że na jakąś kolizję drogową radiowóz przyjedzie no, po dość długim czasie. To jest sytuacja, która również dla nas nie jest komfortowa, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ja korzystając z okazji też chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Poznania, wszystkich powiatów całej Wielkopolski, bo każdego dnia pełniąc tę trudną służbę policjanci spotykają się oczywiście z aktami agresji, z aktami niechęci, ale też mamy ogromne wsparcie. To między innymi wyraża się w badaniach społecznych, które są prowadzone na terenie naszego województwa. Mieszkańcy Wielkopolski w liczbie ponad 96% czują się bezpiecznie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i jest to dla nas też wyraz tego, że to, co my robimy, jest dobrze oceniane przez mieszkańców Poznania i Wielkopolski. W takim razie ja się odwdzięczę najlepszymi życzeniami dla pana, dla policjantów z Wielkopolski i nie tylko państwa i moim gościem był rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji młodszy inspektor Andrzej Worowek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za miłą rozmowę. Do usłyszenia.